Dobry wieczór, dzieci. Bajkowy statek Niestrudzenie przemierza krainę liter. Dziś na moim pokładzie mam nietypowych gości. Panią Korę i jej pieska. Dobry wieczór. Mam na imię Kora, śpiewam piosenki. Śpiewam w grupie Manam, muzyka rockowa. Tak się o niej mówi. A teraz przeczytam wam bajkę na dobranoc pod tytułem Smonia. Smonia, a to jest Monia. Moja przyjaciółka. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Nazywam się Smonia i jestem kimś wyjątkowym. Znam różne sztuczki i lubię je pokazywać. Często dostaję za nie smakołyki. Moja pani zabiera mnie ze sobą na spacery do parku. I do fryzjera. Do kosmetyczki. A nawet na zakupy. To tak jak ja Ramonę zabieram. Wszystko robimy razem. Razem jemy. Sprzątamy. To tak jak ja z Ramonką. Odpoczywamy. Dbamy o higienę. Nawet śpimy razem. Wszystko lubimy robić razem. Z wyjątkiem jednego. Pogonić kota lubi tylko jedna z nas. Smonia i Ramonie. Z górki na pazurki. Autorka Zofia Beszczyńska. Przez chwilę byłam motylem. W słońcu mignęłam i tyle. Letnia piosenka. Po zielonej łące skakały zające. Po zielonej murawie przechadzały się pawie. Przez zielone trawniki cwałowały koniki. A w zielonym lasku, po żółciutkim piasku, przystając co krok, spacerował smok. Miał złociste oczy, miał srebrny warkoczyk, miał czerwony frak i śpiewał sobie tak. Po zielonej łące skakały zające. Łąka. Gdzie rośnie tymianek, pasie się baranek, gdzie pachnie stokrotka, pewnie pszczoły spotkasz. Gdzie ruta łąkowa, polna mysz się chowa, ale gdzie pokrzywa, tylko rosa siwa. Piosenka stworzonka. Wkładam pierścionek na ogonek i już mam miły dzionek. Śpiewam i tańczę, a ze mną słonko, ja wesołe, szczęśliwe stworzonko. Jak? Była dziewczynka nieduża, co nazywała się Róża. I druga także niewielka, nazywała się Anielka. A ta trzecia, całkiem mała, jak się nazywała, sama nie wiedziała. Pewna dziewczynka. Pewna dziewczynka miała pingwinka, a inna miała lwa, no i co? Wszyscy zaprzyjaźnili się z sobą raz, dwa. Wlazł kotek na płotek. Wlazł kotek na płotek i szczeka. Hał, hał.
nikt go nie rozpozna z daleka. A gdy ktoś już podejdzie bliziutko, kot, jakby nigdy nic, siedzi cichutko. Gdybym była kotem, bawiłabym się i spała. Gdybym była myszką, kota bym się bała. Gdybym była ptakiem, przyfruwałabym i odfruwała. Gdybym była dziewczynką, zawsze byłabym mała. Czasami chcę być dziewczynką niedużą, w sukni czerwonej jak róża, z koszykiem chleba i wina, iść przez las wąską ścieżyną. Potem na chwil małych kilka przestraszyć się złego wilka, by, zanim się kto połapie, trafić do chatki na kurzej łapie. O wędrowaniu przy zasypianiu. Tekst oraz ilustracje Iwona Chmielewska. Mówię dobranoc moim zmęczonym nóżkom, ale 10 ciekawskich paluszków wciąż wygląda spod kołdry. Czy wiesz, ile rzeczy umiemy robić, leżąc równo i grzecznie w łóżku? Możemy zamienić się w 10 schodków do wbiegania i zbiegania. Albo w wyspy na dalekim oceanie. A teraz wygrzewamy się na plaży. Albo dla odmiany ochładzamy w śniegu. Hop! Zamieniamy się w ogromny most. Z daleka widać już miasto o 10 wieżach. Ciekawe, kto tu mieszka. Odpocznę trochę pod drzewem, a potem to wszystko narysuję i namaluję. Zajrzę jeszcze do tych 10 szafek i obejrzę filmy w 10 telewizorkach. Mniam, jaka pyszna uczta. O, nawet litery wychodzą z książki na spacer. Usiądę razem z nimi i popatrzę na horyzont. Czy te ptaki przylatują, czy odlatują? Uff, chyba dogonię te krasnoludki i wrócę z nimi do łóżka. Chowam już moje zmęczone nóżki pod kołdrę. Dość się dziś nawędrowały. Dobranoc.